Witajcie, kochani, prawi. Spotykamy się dzisiaj w nietypowych okolicznościach i w nietypowym kontekście, bo to nigdy nie był temat, czyli to nie, nigdy nie był kanał, którego tematem było moje życie i moje różne przygody, tylko życie polityczne Stanów Zjednoczonych. No ale stwierdziłem, że warto będzie tak, żeby samemu się powrócić do jakiegoś rytmu, który powoli chce. Z powrotem zaczynać, i wam powiedzieć, co się wydarzyło, bo niektórzy z was, szczególnie ci, którzy nie śledzą mnie na Twitterze, bo to jest chyba jedyne miejsce, w którym publicznie o tym informowałem, e, możecie po prostu nie wiedzieć, dlaczego ten kanał był bezczynny. Zresztą to można wywnioskować z niektórych komentarzy, niektórzy piszą długi urlop. No więc nie, ci, którzy. Śledzą na Twitterze, wiedzą, co się wydarzyło. Byłem ofiarą, albo sam siebie uczyniłem ofiarą dosyć poważnego wypadku na rowerze podczas wyprawy rowerowej na ziemi czeskiej. Albo jak żartowałem, zanim jeszcze doszło do wypadku, potem już było mi do śmiechu trochę mniej na ziemi czechosłowacko-polskiej albo polsko-czechosłowackiej. W każdym razie, jak leżałem w szpitalu, a trochę leżałem w szpitalu, w sumie chyba z miesiąc, to nawet miałem takie różne refleksje. Czasem nie byłem pewnie zbyt w pełni e, sił umysłowych, co zrobię z, tego, z tej niesamowitej przygody, e, jaki niesamowity content na swój kanał youtube. No ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że chyba e, to nie były zbyt dobre pomysły, bo opowiadanie o wszystkich moich przemyśleniach, które nie były zbyt optymistyczne w różnych momentach, którymi chciałem wtedy się dzielić ze światem, e, chyba nie jest dzisiaj potrzebne nie chcę też żeby to przypominało takie spotkanie z panią 70-letnią, która w jakiejś przychodni lekarskiej opowiada wszystkie swoje diagnozy i cytuje opinie lekarzy i co oni zrobili i tak dalej. Ale co nie i też drugi mój pomysł był taki, żeby zrobić z tego taką rozkminę filozoficzną, jak życie nas zaskakuje, jak czasem nakłada na nas niespodziewane ciężary, ale potem też stwierdziłem, że z drugiej strony cóż to by była za rozkmina? Rozkmina jest prosta. Jak chcesz, żeby twoje plany wszystkie bardzo szybko się zmieniły, to uderz bardzo mocno głową w ziemię czeską. Tak więc, pokrótce tylko co się wydarzyło. Byłem na wyjeździe rowerowym, bardzo przyjemnym. Same dobre wspomniałam. Zresztą, jak leżałem w szpitalu, to oglądałem sobie e, zdjęcia swoje w telefonie z tej wyprawy i cały czas byłem uśmiechnięty, uśmiechnięty, uśmiechnięty. I potem ostatnie zdjęcie uśmiechnięte i ja leżę w szpitalu. Więc dokładnie, mniej więcej, ja tak samo to pamiętam pewnego dnia, Jechaliśmy sobie tak jak 7 dni wcześniej i w pewnym momencie coś się zmieniło. Ja się obudziłem w szpitalu w Brnie, w Brnie, konkretnie czeskim. Nie pamiętam zupełnie tego wypadku, któremu uległem. Mój kolega, który był ze mną też tego nie widział, bo jechał mniej więcej tak pół kilometra za mną, więc znalazł mnie już na ziemi. Ale wypadek to było na jakiejś takiej szutrowej drodze, Najprawdopodobniej z mojej winy, tylko to też jest taki ból pewien, bania. Ja tutaj metafizyczne refleksje prowadzę, dobrze? Yy, z mojej winy, ale nie wiem też z jakiej mojej winy, bo nie pamiętam tego wypadku. Pamiętam tylko chwilę, wydaje mi się, jak jechałem po tej drodze, gdzie za chwilę był zakręt, to było z góry. No, ale w każdym razie na tyle poważnie się rozklekotałem, że najpierw przyjechała karetka, po którą zadzwonił mój kolega, ale potem, jak chyba straciłem przytomność, jeszcze raz w tej karetce, to zadzwoniono po helikopter. I ja pamiętam coś z tego helikoptera, jak chyba nim le le leciałem. Pamiętam potem, jak już byłem w Warszawie, przewieziony do Warszawy po, po kilku dniach to się zdziwiłem, że pięć dni leżałem w czeskim szpitalu, bo z tego czeskiego szpitala mam wspomnienia, wiele wspomnień. I w ogóle byłem w bardzo dobrym nastroju. To pewnie za sprawą środków, które mi tam podano. Mm, no, Dziewczęta, spokój! Widzicie, powracam do dobrej... Psy zupełnie nie mają żadnej tolerancji dla mojego statusu inwalidy. I nawet już mnie skrzywdziły dosyć mocno kilka razy. W każdym razie, no więc leżałem 5 dni w tym szpitalu, a mam kilka. Pamiętam, że mnie myto na przykład. Pamiętam, że pytałem tych lekarzy, że już mogę iść do domu, bo chyba się tak wspaniale czułem. No i pamiętam, że potem przyjechała moja kochana rodzina po mnie. Tam miałem ubezpieczenie wykupione, więc załatwiono transport do Polski. No i zostałem przewieziony tutaj do szpitala w Warszawie, gdzie byłem chyba 21. Lipca. No i potem leżałem w tym szpitalu, głównie. Teraz może taka krótka lista. Nie wiem, czy w... przepraszam w ogóle wszystkich tych, dla których to nie jest w ogóle interesujące, bo nie po to przychodzicie e, na ten kanał, żeby słuchać o obrażeniach rowerzystów. No ale tak jak powiedziałem, to dla mnie też jest trening pewien, chcę już w tym tygodniu zacząć z Trump, jest Biden, są różne rzeczy na świecie, więc zaczniemy i będziemy lecieli z tak zwanym koksem. E, co się wydarzyło? To jest mój kask, w którym byłem, i który mi najprawdopodobniej nie wiem, czy widzicie tu są takie na nim wgniecenia dosyć e, solidne. Pewnie jechałem gdzieś. Nie wiem ile jechałem, ale mój kolega mówi, że z 40 na godzinę mogłem jechać, bo górka była dosyć stroma. I najgroźniejsze dla mnie, i najbardziej dla mnie straszne obrażenia dotyczyły mojej głowy, bo miałem pękniętą czaszkę, znaczy ciągle właściwie mam, bo ona się jakoś tam zrasta. i miałem w mózgu chyba dwa kwiaki, względu których w Warszawie leżałem na takim oddziale, byłem przytomny i właściwie czułem się ok, ale leżałem na takim oddziale obserwacyjnym. Ale do tego, oprócz tych kwiaków w głowie, Mam jeszcze złamane żebra, to, to w tej chwili mnie najbardziej boli, bo one mimo tego, że już minął ponad miesiąc od tego wypadku, cały czas, jak się śmieję. Teraz jak mówię, dlatego też za bardzo nie mogę wracać na przykład do pracy w telewizji, bo jak się Przepraszam, jak się śmieje, to mi strasznie bolią żebra. Jak dłużej mówię, znaczy jak jest aktywniejszy mój oddech, to też te żebra zaczynają boleć. Miałem bardzo mocno złamany obojczyk, który po miesiącu dopiero mogłem zoperować ze względu na tą e, głowę. Tą operację miałem tydzień temu, dlatego jestem w tej nieszczęsnej ortezie, która też doskonale, e, że tak powiem, pozwala mi realizować moje obowiązki zawodowe. Mam złamaną łopatkę, miałem pęknięte. E, Pęknięte bębenek w uchu, z tego ucha też mi leciała tam krew. To już nie będę tak was przerażał, ale sporo było tych kontuzji. Ale tak jak powiedziałem, najgroźniejsze były te w, w głowie i najbardziej mi przerażały, bo mówiąc szczerze, pewnego jak już zacząłem, jakby cały czas byłem świadomy, bo tak jak powiedziałem, mam pewną pamięć, ale chyba nie, nie do końca byłem świadomy, co się ze mną dzieje. Więc był taki moment, że już się lepiej czułem fizycznie. Ale przez to zacząłem się gorzej czuć psychicznie, bo się zacząłem zastanawiać, czy ja wrócę do zdolności swoich, takich, jakie miałem, czy będę w stanie kontynuować swoją karierę, taką, jaką miałem, bo miałem różne plany i to było takie mega obciążenie psychiczne dla mnie, mówiąc szczerze, bo no jest coś takiego, że jesteś na wyjeździe, który jest Twoim hobby, to jest zawsze moje marzenie, żeby jeździć na to i zawsze realizowałem to marzenie, żeby jeździć na wyjazdy rowerowe. Jesteś szczęśliwy, masz już plany, co będziesz robił, jak wrócisz. Specjalnie jeszcze nagrywałem filmiki na ten kanał, żeby przez dwa tygodnie nie było dziury, i nagle budzisz się w helikopterze. A potem budzisz się w szpitalu, i następnego dnia też jesteś w szpitalu, i mówią, że musisz jeszcze być w tym szpitalu, i tak dalej. Więc jest to, jest to ciężkie e, przeżycie. Oczywiście bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy mnie wspierali. Nie będę tych osób wymieniał, bo niektóre są anonimowe, a niektóre po prostu robią to nie dlatego, żeby być sławne, ale dlatego, żeby mi pomóc, za, za co im jestem bardzo wdzięczny. Miałem też wsparcie właśnie na Twitterze, ludzie mi pisali. Bardzo często, żebym wracał do zdrowia, i to było bardzo miłe, no ale. Ale była to pewna próba. Dzisiaj jest tak, że już się czuję psychicznie dużo lepiej. Umysłowo też mam wrażenie, że wracam, tak dwa, trzy żarty dziennie mi się zdarzają, więc wydaje mi się, że ten mózg powoli zaczyna wracać do normy i tak dalej. I dzisiaj już nie jestem tak przerażony tą perspektywą. Bardziej jestem świadomy tego, że to będzie trwało jeszcze pewnie kilka miesięcy, zanim wrócę nawet tak do 70-80% swoich zdolności. No ale nie należy się tym przejmować. Więc jeżeli ktoś z Was zastanawiał się, że ja sobie robię jakiś długi urlop albo że jestem leniwy, to jest to do pewnego stopnia prawda, ale w międzyczasie także, na przykład, miałem wstawianą płytkę, żeby mój obojczyk równo się zrastał, miałem różne inne rzeczy robione, więc to jest wyjaśnienie, a już w następnym filmie zajmiemy się chyba Donaldem Trumpem i jego licznymi sprawami sądowymi i jak to właściwie jest wystarczającą. Wystarczającym kapitałem dla niego politycznym, żeby być pewnym faworytem do nominacji republikańskiej w wyścigu prezydenckim w 2024 roku. No i trzymajcie się ciepło. Ja na pewno będę się trzymał ciepło, bo jest bardzo ciepło, a ja noszę ten ortezę non stop jeszcze przez cztery tygodnie. I do zobaczenia.